Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Inside. Tak jest. No i co, moi drodzy, kontynuujemy naszą historię. Pamiętam, że ostatnio zostaliśmy wystrachajlali na koniec, bo pływa tu jakiś giga potwór. Tu jest jakiś tego, może, ale to za daleko jest, czyli jedyną opcją... Tutaj pływa potwór, co w sumie zastanowiłem się chwilę i... Może, słuchajcie, może być tak, że jakby po to właśnie oni szukają tego potwora tymi maszynami, więc... niestety my musimy wyjść z tego, tak mi się wydaje, słuchajcie. Oddane są oni to. Coś zrobiliśmy, cokolwiek to było, to... A, czyli woda spada, okej. Czy ona spadła na tyle dużo, że nam coś to dało? Co do tego pewny nie jestem, ale zaraz mam nadzieję się przekonamy. Kurwa, bardzo mi się to nie podoba, moi drodzy, bardzo mi się to nie podoba. Ojej, w skali niepodobania mi się to bardzo mi się nie podoba. No umarliśmy niestety. Ja już wolę umrzeć niż spotkać tego gagatka. Dobra, czekajcie, bo ja trochę w szoku, nie? Bo chwilę temu dość grałem, więc jakby... I my otwarliśmy te drzwi, prawdopodobnie coś takiego, nie? Jakby... Ja pamiętam, coś chyba z tym potworem było, że właśnie w wodzie i on nas gonił i musieliśmy uciekać. To nie była przyjemna misja, chciałbym tylko powiedzieć. Znaczy misja, przyjemna misja. Dobra, moi drodzy, no co, wychodzimy. Ale żeśmy sobie wyszli. Nic młody, dawaj. Jak nie my, to kto? Ta gra jest przepiękna, jest straszna, giga. O, do góry. Rozumiem, że woda zaczęła się jakby przelewać. Czy możemy po tym jakby przepłynąć się? Tylko nie mam. Nie ma takiej opcji, musimy niestety wyjść. Niestety musimy wyjść, słuchajcie. Nie wiem, jakby i co. Jakby chyba, słuchajcie, jedyne co nam pozostaje, to zanurkować jeszcze raz. Albo i nie. Strasznie młody ma mało jakby... Czekajcie, ja sobie tylko tutaj zmienię. Dobra. Cacy jest. Dobra, jeszcze raz, kurwa, jeszcze raz. Aha. Dobra, ja chyba, słuchajcie, kumam. Czyli trzeba zrobić tak. Tu musimy wyjść, dokładnie tak, młody. Zadupcasz na drugą stronę. Wszystko swędzi i się poce. Spokojnie, spokojnie. Wdech, wydech, wydech, wydech. Dobra, lecimy na dół. Cyk. Pyk. Do góry. Jest gites. Woda schodzi. Nasz tutaj batyskaw, czy cokolwiek to jest. Jest tutaj, wchodzimy, rozumiem, w tego batyskafa, chyba tak, z powrotem. Tutaj jakieś se przejumpujemy, że tak powiem. Tak jest. Jakoś w tym batyskafie czuję się, kurwa, o wiele bezpieczniejszy, bo powiem szczerze. Cześć.
To jest dziewczynka. Ej, dziewczynko. Zbutaj, zbutaj, patrzcie. Myk! O, nie uda. O kurwa. Myślę, że dziewczynka nie jest skłonna do zabaw. Wydupiaj mnie stąd. Kurwa, to co my mamy zrobić? Dobra. A tam jest... Cim cirim cim siubudubu, prawda? Ty dziewczynko. Kurde, jak my to mamy zrobić? Kurde, nie wiem, jeszcze nie wiem. No to wam powiem, że jeżeli oni tym pływają, a tutaj takie potwory pływają, to chyba kurwa jest niebezpiecznie, wam powiem szczerze. Co my mamy zrobić? Dobra, spokojnie. Spokojnie, tylko zginęliśmy 62 razy. Kogo to obchodzi? A jakby światło ją odpędza, rozumiem. Okej. Okay. O, jesteś małym gagatkiem, kurwa. W dupie. Zdecydowanie potwór lubi ciemność. Co jest dość dobrą informacją jak dla nas. Kurwa, nie tu. W dupie mnie stąd. Kurwa, co ty robisz? Patrzę na ścianę, ale nie widzę jakby... O, widzę, do góry jest możliwość jakby. Wydupiaj mnie stąd. Dziewczynka potwór, kurwa. Kto to widział? Sześć. Nie no, nie będę takich. No i stąd, gałganie. Pierunie jaśnisty. Nie, zjesz mi młodego. Czy to zrobiłeś 3 razy? Wystarczy. Jest gruba. To jest kurwa mały problem. Trzeba to jakoś ograć taktycznie. Ja chyba widzę, jak to trzeba ograć taktycznie, wam powiem szczerze. Kurwa, teraz nic nie widzimy, co jest małym problemem. Ale wydupiej. Wydupiej. Teraz robimy sa. Dobra, i mamy gagatka z głowy. Mam taką nadzieję przynajmniej. Tylko, że jak jest tu jej matka, albo co? Wtedy chyba mamy bardziej przebalone. Tu już może być niestety. To nie jest dobrą informacją. Trzeba jej szukać. Szukaj. A póki wiem, że to jest mała dziewczynka, to jakoś boję się mniej, słuchajcie. Ale mam usyfiony ekran, teraz sobie to uświadomiłem. Może w tych ciemnościach to jest
ten ekran to jest, powiem wam... Młody jest, ty czemu wychodzisz? Pakuj do środka dupę i co ty robisz? Kurwa, to my. Co? Zwariowałeś do końca? Czy nie dostaniemy się tam, nie ma opcji. Po czym niby ty chcesz tam włazić? Nie tutaj. Nie tutaj, lecimy dalej. Wolę być pod wodą, tu jest, tu wszystko widzę, słuchajcie, jak coś mi tutaj siupnie, będę widział. Jest dobrze. Pyk, a nie, myślę, że te deseczki sobie tutaj przesuniemy. Okej. Zgaduję, że to nie koniec potworności, jakie nas spotkają w tej grze i zaskoczeń, kurwa. Ty! Coś tu idzie, coś idzie, coś... Nie, to my, to my, to my, to my. Ty, było takie, jakby coś szło, nie? Ło, dobra, dało się. Ale się trochę obsrałem, nie powiem, że nie. Coś idzie, chłopie, ja wynurzony, ja w szoku. Ja w szoku byłem. A może coś szło? Zostawiamy ślady? Nie widać, bo jest noc. Ale te dźwięki w ogóle, jak stajesz, to jest... Nie wiem, czy to słychać. Miodzie jest, miodzie. A gdzie my w ogóle biegniemy, kurwa? Po co ty, młody, tak biegniesz, kurwa? No, otwieraj, otwieraj to. Oj, 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 oj. Cześć. Ty jesteś zombiakiem, że tak, kurwa, robisz tak... Ja nie wiem, co tu się dzieje. Jestem obsrany, słuchajcie, wam powiem niesamowicie. Ja widzę horrorów, sobie. W ogóle się bać nie lubię. Ta gra jest klimatyczna, wiecie, to jednak... zbudować napięcie... nie strasząc na koniec kogoś, wiecie... jumpscarem, to jest złoto. Słuchajcie, giga trudne do zrobienia. Wiecie, zbudować takie coś, że człowiek się zaczyna bać, ale wiecie, ale nic się nie dzieje, tylko jest ciągle takie napięcie dziwne. No, wy jesteście w porządku, ale kurwa, co tam się za tymi drzwiami dzieje? Co jest grane tu? Dziewiętnaście. Tyle, ile mam lat. Dzięki, że mi przypomnieliście. Fujary. Okej. Wynaszcie jak muzyczka z windy leci. Nie pamiętam, jak jest muzyczka z windy, ale jest taka... jest tam mocno charakterystyczna. Dobra, no to się da chyba posunąć. Ale nie zrobimy tego solo, jesteśmy małym dzieciaczkiem. Dobra. Widzieliście już, jak miałem przygotowane tego, żeby tylko na dół, w razie tutaj problemów. To światło mi się strasznie podobało. No nie zaskoczymy tam, co nie? Nie no, nie ma co nawet próbować, kurwa, nie ma szans. Nie ma szans, że tam doskoczymy. Tamtego nie zepchniemy, więc co, pozostaje nam najniższe piętro. Pod ziemię idziemy, mam nadzieję, że w podziemiach nie ma wody. Chociaż zapewne ta woda jeszcze nas spotka nie raz. Niestety. Zdecydowanie to jest wszystko za cicho i raz na jakiś czas jest wciór głośno.
No nie ma szans, że to popchniemy. Najmniejszych. No czyli musi być coś z drugiej strony. W ogóle co to leci jakieś kurde? Nie wiem co tu się dzieje. Proszę, powiedz, że ta gra wytłumaczy na koniec coś. Cokolwiek? Może to... Była taka gra, która nazywa się Little Nightmare. Mały koszmarek. I w tamtej grze chyba na, nie chcę też spoilerować, ale wydaje mi się, że na koniec kurwa nic się nie dowiesz, nic, nie wiem, że co chodzi, w szoku jesteś chłopie. Do końca. A tu mamy drabinę, tu mamy, dobra. A dziwo, jak graliśmy w Gothica, to drabiny działały całkiem nieźle. Na fakt, że jest to Gothic. Nie no, kurde. Nie chcę się walić w pupę, że tak powiem. Ale ciul. To jest straszne w ogóle. Tak ludzie, ci robotnicy są tak... No już mi ręce się pocą. Cześć, poprawię sobie... A dobra. Nie będę przerywał. Dobra, bo przecież my mamy ograniczone powietrze, ty. A ja sobie tak kurwa płynę. Wywalone mam. O, i teraz jesteśmy moksi. Dobra. Daj, młody, płyniemy. Za żadę. Ciru, do góry. Jest git? Mam, słuchajcie, strasznie ubrudzony ekran, więc za każdym razem... Strasznie jest usypiony ten ekran, więc za każdym razem widzę jakąś rzecz, którą nie powinienem widzieć i miałem tam takie... Co to jest? Chłopie. Dobra, okazało się, że chyba całkiem nieźle poradziliśmy sobie z tym etapem. Nigdy nie mów nigdy, ale wygląda, że na razie jest gites. Dobra, tu się wespniemy. I nawet nie zbłądziłem, come on. O, nas ta śledzi, nie podoba mi się ta śledziarka. Śledziarka, gościu, do śledzi jest, śledziara, normalnie. Doskaczesz, młody? Doskaczesz, ale bujnijmy się ostatni raz. Up. Mamy to. Nie zginiemy od tego? Pewnie, że pewnie zginiemy. Jeszcze raz. Ta kamera jest zbliżona strasznie, bo normalnie ona jest bardziej rozszerzona. Ale nadal mam wrażenie, słuchajcie, że to jest nie do końca jakby fajny kadr. W sensie, że jest strasznie dużo przestrzeni przede mną, której niekoniecznie powinno być i tylko zajmuje kawałek szafki, co nie? Tak mi się wydaje. Dobra, okazuje się, że możemy całkiem nieźle się rozbujać. Więc to zróbmy, jak tylko potrafimy. A myślę, że teraz... Es! Mamy to. Coś na nas świeci, aczkolwiek... A nie, dobra, to jakieś... To na szczęście nie jest. Okej, okay. O, zagadki logiczne. No już wolę to niżej potwora. Aha.
No dobrze. No to chodźcie, panowie. Pójdź. Ole jajca! Ło kurde, ale współpraca, panowie. I down. W sensie na dół. Panowie, takie rzeczy to później. Spokojna głowa. No co chrapiesz, gościu? Chociaż oni nie mają masek, więc w sumie. A tu co się dzieje? Chyba pewnie ginę. Ciul. Ajajaj. Tu ty zostawili latarkę. No dobra, no to cofnąć się chyba tam nie było żadnej rzeczy. Jeżeli mogą mnie tak podnosić, to... Ale kurde, to wydaje mi się, że... My jesteśmy w domu. Wy co? Okej, stop. Młody, ściągaj to. Młody. No to ściągniesz? Nie bardzo. Tym skaczesz, a możesz to ściągnąć? Pod X-em? Cokolwiek? Oni się zabiją. Kurwa, no to jest problem. Młody, no ściągaj to. Nie no, kurwa. No nie da się ściągnąć, słuchajcie, powiem wam szczerze. Oni... A, dobra, okej. Okay. Szczęście oni się nie suicidują. To jest dobrą informacją. Skakiwać gałgany, lecimy. Gdzie... Ale proszę mnie tak nie obchodzić. Kurwa, jakby strasznie to musi być dziwne uczucie. Bardzo nieładnie z waszej strony, chciałbym powiedzieć. Tu mnie posadzicie, dobra, podsadzicie, okej. Okay. Coś tutaj możemy zrobić, całkiem jest to możliwe. Ty, to w takim razie, jeżeli możemy kontrolować ludzi mając ten czepek, to czemu te czepki są... przyczepione jakby. Okej, tu coś możemy tak... Okej, możemy to wziąć. No dobrze. Dobrze. Tylko gdzie to wziąć i po co? Nie. Ale bierzemy. Proste. Ja bym nie wziął, gościu. Pewnie, że bierzemy. A nie. Czyli tylko tu to weźmiemy. Czyli wydaje mi się, że to jest kompletnie useless, ale dobra. Chyba, że nie jest useless. A to wraca se. Aha, bo tamte gałgany to pchają, tak? Pewka, że tak. No, nie, tak? Co kurwa robicie ty? Barany! Tylko ja tak zginę. No nie zginąłem na szczęście, ale mogłem zginąć. Nie, co to za maszyny, jak to kurwa nie umiem. Panowie. Proszę tak nie robić. Znaczy to już chyba się domyślam, dlaczego to jednak... Jednak dlaczego mamy to zawieszone, jak chłopy, jak stajesz w miejscu, oni ci kurde... Bardzo dziwne rzeczy robią. Dobra, tu finito. Jak bym chciał... Ficie? Nie no, jak z tego to mnie weźmiecie i skoczę do góry, ale jakby... Oj, złapiecie mnie nawet. Tak, czy nie? Tak.
No dobra, no to lecimy do góry. Nie ma co się spieszyć. Panowie, pokład numer 2. I proszę się ode mnie oddupić. Będę tak biegał, bo to bardzo dziwne jest. Panowie. Ale mu tam zbara, dobrze mu tak. Teraz taki ogłuszony, ale dogania nas, to jest git. Gdzie my w ogóle jesteśmy? W podziemiach jesteśmy na górze? Kurwa, co tu się dzieje w ogóle? To jest jakaś kopalnia? Ale czy ktoś narysował na przykład mapę tego? Takie, z chwilą było miasto, teraz góra, może teraz jesteśmy właśnie w górze? Nie mam do tego pojęcia. Dobra, otwieramy to, panowie, dacie radę. Jest git. Ten jeden śmierdziel tam nam nie pomógł, ale walić. Oki. Wy pójdziecie? Kurwa, no nawet te bałwany nawet nie posiadają umiejętności schodzenia. Come on. I tutaj nie. Potem jakieś możemy wejść? Nie. Może oni mogą mnie tak wyjumpować, że tam dolecę, czy coś takiego. Możemy sprawdzić. Strasznie wysoko jak na takie dziecko w ogóle. No, panowie. Jumpujcie mnie. O, żeście mnie jumpnęli. No i super, panowie. Zajebista robota. Brrr, jaki kurwa wagonik. Brrr. Brrr, kurwa. Kolejka miejska. Czemu to służy? Powiem szczerze. Chyba niczemu, mi się wydaje. Nie wiem, po co to jest. Nie wiem, czy nie zrobiliśmy przed chwilą przewrotu, jak jakiś ninja. Po tych wszystkich skokach, to już my chyba posiadamy umiejętność z każdej gry Wiedźmina i Assassin's Creed'a łącznie. Gościu. Uciekanie przed potworami? Check. Walka ze świnią? Check. Skryto zapieprzenie batyskafa? Check. Gościu. Co jeszcze było? A, unikanie strzał ludzi, którzy do nas strzelają? Check. Robienie w chuja tych psów? I to nie chodzi o policję? Check. Gościu, ja już... A może się przyda na przyszłość? Umiejętność może jest posiadana. O, teraz gra... Ale kurwa, mamy ekipę, panowie. O, aha, czyli my mamy tu... Pan, ale wydupcać. Idziemy. Aha, czyli mamy tu wziąć 12 kolesi. Jesus fucking Christ. 20 kolesi. Dobra, panowie. Time to go up. I chillera i utopia. Cyk, cyk. Jakiś szef w ogóle, patrzcie. Look at this dude. Jaki szef zombiaków. Szef wszystkich szefów zombiaków. Dobra, no dobra, no możemy się zjumpować, kurde, molek. Panowie, ale jak mi maniano odjebiecie, to jest lipa. I to bardzo lipa jest. Panowie, kurwa, co wy robicie? Jeszcze raz. Nie wkurwiecz. Dobra robota. Tu jest martwy dude. Możemy zobaczyć, co się dzieje? Czy nie? Z chęcią bym to zrobił, ale chyba niestety nie mam możliwości takiej. Jakiś krzyż albo co? Raczej martwy robot i się nie rozkłada, więc to raczej roboty są czy coś, może. Może umarł przed chwilą, łapać mnie. Jaka współpraca. Szef wszystkich szefów. Ten młody to jest.
Dziwne dźwięki wydają, jakby chrapali albo co. Dobra, no niestety to nie jest. Potrzebujemy 10. To nie jest 10 osób. Do góry. Bo. Kurwa, na dół. Kurwa, jak w filmach. Tylko coś odstrzeliło. Dobra, panowie, wracamy. Może tego martwego duda. A, dobra, ja chyba kumam, wiecie? Wydaje mi się, że jeszcze się cofniemy, bo wydaje mi się, że tego martwego ziomka. Oj, martwy ziomki. A myślę, że zrobimy tak, że my go jakś przyciągniemy, coś. No, każda, myślę, siła jest tutaj ważna. A możemy go przyciągnąć? Nie możemy. Pewnie, że tak. Tylko kurwa, co dalej? A. No dobra. Spoko. Mam nadzieję, że coś zostało z niego więcej niż jej papka. I w dół, myjk. Ach, to teraz wyłączę. Nie chcę up, chcę to jakby wyłączyć, coś takiego. Panowie! Ile nas jest? Kurwa, za mało jest nas. Dobra, myślę, że skończymy sobie tą jakby, tą... Jakby ten etapik, gdzie weźmiemy te roboty i po prostu będzie git. O, są mi martwi. O, siema. No jeszcze kilkunastu potrzebujemy, obawiam się. Coś dalej było? Chyba nie, nie? No, ale mam kurwa skład. Ten z kaskiem to ma chyba coś uszkodzonego. Taki, a nie, może ma słuchawki takie. Dobra, z tego co właśnie pamiętam, tu była jedna rzecz, tylko jest małe pytanie. Co z tego, bo ja, w sensie inaczej. Możecie zginąć albo coś takiego. Ograne taktycznie. Dobra, no i słuchajcie, jest problem, bo wydaje mi się, że nadal mamy niewystarczającą ilość osób, a chyba już powinniśmy posiadać wszystkich. W sensie już chyba nie ma innej możliwości jeszcze większej armii, kurwa, zebrać. Ale bez sensu, jeżeli musisz nimi sterować. Jakby jeszcze sami, jak roboty robili, coś. Tam jeden koleś, tam jest 40, ogarnia, jak kurwa się namęczysz, też musisz podnosić, co prawda powietrze, no ale musisz. Z moją kondycją to i powietrze, wdychanie powietrza jest ciężkie. Panowie, czy to się nie zarwie ta winda? Nie powinno, co? No jest git, to jest. No idziemy zobaczyć, ile jeszcze brakuje, może być już git. Panowie, czy jest nas 20? Kurwa, brakuje jednego. W sensie... W sensie trzech brakuje. Możemy ściągnąć ten hełm? Nie, ja bym hełm ściągnął, wiesz? Kurwa, nie da się. Dobra, panowie do windy. Nie, ja chcę to przesunąć na dół. Nie. Trzech. Czy my gdzieś znajdziemy trzech kolesi? Dobre pytanie. Na górę. Nie, no, na górę to jest normalnie po prostu góra, tak mi się wydaje.
To możemy tu przeciągnąć. Na chuj to ja nie wiem. Ale możemy. A, słuchajcie, a może jest tak, że w środku są i my tam mamy wskoczyć i tam odblokować i oni są w środku. No powiem wam szczerze, istnieje. A nie, to byś, panowie byście ustawili tutaj, a więc tak jumpnął tam. Jeżeli tam będzie jakiś kurde zombie albo coś, a ja tam skakuję jak debil, to się wkurzę. Jeszcze, jeżeli będę musiał od nowa, to już w ogóle, chociaż ta gra jest na tyle inteligentna, że raczej nie ma o tym mowy. Zobaczmy jeszcze tutaj. Wydaje mi się, że jedyne co tu znajdziemy to ściany, tak jest. Kurwa, niedużo. Dobra, jumpujemy. A, panowie. Tu mamy ostatnich ziomków. Zaraz się przekonamy. Wygląda, że możemy się po tym wspinać. Co nas czeka za ścianą? Kurwa, woda. Bardzo nie lubię wody w tej grze. Wyjątkowo jakoś mi ta woda nie pasuje. Tam są! Złazić! Złazić powiedziałem. Dobra, chyba kumam. Ja gadam małys. Nie kumam. To nie da rady tak. A nie wiem, spróbujemy, co? Czemu by nie? Nie. Chciałem, że może by wystrzeliło i jakby no, ale chyba nie. Ewidentnie jest tu coś do chwytania się, jakby w sumie to nie rozumiem, ale... Młoda, a po tym nie możesz wejść? Nie możesz. Dobra, możemy jeszcze chwilę sobie pograć. No raczej styl Adama Małysa to nam nie wyjdzie. Oj, bardzo nie lubię wody. Czy jest jakby tu jakaś rzecz, którą możemy, nie wiem, urwać, kurwa, przesunąć? Wy, panowie, a wy nie możecie potem wejść sami? W drugą stronę. A chodźmy jeszcze na lewo, to sobie zaraz ogarniemy. Chodźmy jeszcze na prawo. A mi kurde ręce drętwią. Dobra, ja już zaraz będę musiał kończyć odcinek, bo mam sporo rzeczy do roboty. Więc niestety będziemy musieli się pożegnać. Ale może się jeszcze, słuchajcie, uda dokończyć to. No brakuje nas tych trzech kolesi, nie? A to była winda na dół, którą przeszliśmy z dołu. Czy na dole jakby... No wątpię, no tam coś trzeba zrobić, nie? Na 100% tam coś trzeba zrobić, tylko pytanie jest... Co? Chciałem jeszcze zobaczyć, czy nie ma jakiejś alternatywnej opcji, czy czegoś takiego. Kisterek się teraz pojawił, nie wiem. Potem możemy... O, wiem! Ej, może na końcu pooglądam, chociaż bez sensu. A może zrobię po prostu odcinek z easter eggami, chociaż nie będzie mi się chciało szukać, więc to by było trochę podwalony pewnie odcinek od kogoś. Może lepiej nie. A nie, może zobaczymy sobie easter eggi na sam koniec, wiecie. Jakby, jeżeli uda się skończyć tą grę, to sobie przygotuję na przykład jakąś listę easter eggów, czy tam jakiś filmik na YouTube i sobie go obejrzymy na po zakończeniu, coś takiego. Jeżeli będę miał już internet, no zaraz będę ogarniał, właściwie już miałem 10 minut temu, ale... Więc kurczę, ten odcinek mnie wciąga.
Gra komputerowa mnie wciąga. Patrzę, czy coś możemy wyrwać. Nie wiem. To nie możemy wyrwać. Żadną stronę, jak tylko się staram, nie ma takiej opcji. Jak pójdziemy do góry, coś wyrwać, też nie. Nie, możemy się tylko rozglądać jakby, ale... Czy tu deskę, coś tego owego, może stąd coś podnieść, tu wyrwać tego owego, nie. Tu coś tego owego, nie. Tu coś tego owego, nie. A te gałgany nie mogą ze mną wejść po tej linii? Pewnie nie mogą, oni tylko kurwa prawo, lewo, pchać, kali, jeść, kurwa. Nic się nie da zrobić, dobra. No, przetestowaliśmy to, ale... Dobra, inaczej. Zobaczmy, jak daleko to samo sięga. No, wystarczająco wysoko. Pytanie jest, do czego wystarczająco wysoko? Wystarczająco wysoko, jak ja na tym nie stoję, niestety. To jest smutna informacja. I wydaje mi się, że niestety będziemy musieli przełożyć odcinki na inny dzień. Na dokończenie tej historii, jakby. Nie da się oszukać. Jak w ogóle to zrobimy tak i tym najedziemy, to po prostu pod jakby ciśnieniem działa zupełnie inaczej. Tym cięższy przedmiot, tym jakby gorzej działa. Nie da się, wydaje mi się, przejąć nad nimi kurwa kontroli. A może można... Kurwa, może wystarczająco jesteśmy blisko, żeby przejąć nad nimi kontrolę, co nie? Czekajcie, ostatnia próba. The last. No nie wiem, czy się tak mówi, ale dobra. Macie? No nie mają mnie. No nie mają mnie, gałgany. Niestety, nie da się. Dobra. Przypominam, słuchajcie, na samym końcu łapka w górę, o komentarzach, o subskrypcjach, o tym, że na dole znajduje się link do mojego drugiego kanału i Instagrama. Serdecznie zapraszam, moi drodzy, a my będziemy kontynuować tą całą przygodę, zagadkę i tak dalej z gry Inside w następnym odcinku. Dziękuję bardzo za obejrzenie i pamiętajcie, że odcinki są codziennie o godzinie 16 oraz 18. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Pa, pa.